Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3, Dziki Gon, dodatek Serca z Kamienia. Boże, jakie Serca z Kamienia, krew i wino. Moi drodzy, dzisiaj wykonujemy zadanie z grzybami, czyli to, o którym mi pisaliście już jakieś dwa, nawet chyba pierwsze to były jakieś wasze pomoce w moją stronę, które właśnie mówiły o tej misji. Także udamy się tutaj, gdzie ustawiłem znacznik gracza, ponieważ tutaj jest w chatce jakaś Persyfona, czy jakąś cholera wie, jak ona się tam w ogóle nazywa. I udamy się do niej i tam zaczniemy zadanie, które będzie swojego rodzaju ciekawym zadaniem podobno. Nie ukrywam, że tam widziałem linka, ktoś podrzucił chyba do Eurogamera, czy coś w tym stylu. I tam wszystkiego się dowiemy, zobaczymy co jak. I tam przeczytałem kawałeczek dosłownie opisu i przyznam się szczerze i bez bicia, że może się to okazać bardzo fajne zadanie. Także czemu by nie spróbować? I teraz tak, już widzę, że tutaj może być mały problem z przejechaniem, więc chyba udamy się na łódeczkę, coś tak czuję. Także potencja, przykro mi bardzo. Co prawda wiem, że będziesz potrzebna nam przy zadaniu, ale jakoś tak po prostu. Łódka. Dobra, dajesz łódka, płyniesz. Płyń. Idę tak fast, quickly. Dobrze, także mamy tutaj kawałeczek do przypłynięcia. Ja myślę, że i tak tą łódkę gdzieś porzucimy, bo z tego co się orientuję, to chyba tutaj nawet nigdzie nie będzie żadnego miejsca, w którym moglibyśmy się ewentualnie troszeczkę zatrzymać i tak tą łódkę zostawić, chociaż tam widzę jest jakaś mielizna, ale chodzi tylko o to, żeby po prostu przepłynąć na drugi brzeg. Także zaraz, a nie, przepraszam, jest coś, ale ja standardowo zrobię to, co zwykle robię, jeżeli już pływam jakimiś łódkami czy coś w tym stylu, czyli po prostu postaram się to wybić na plażę. O właśnie tak, co prawda widzę, że już uszkodziłem. Dobrze, puść ster Geralt i idziemy. To nie jest już daleko, także możemy w sumie wezwać płotkę, która o dziwo schodzi z gór. Dzień dobry koniu, chodź. Jedziemy. Dobra. To jest chyba w tamtym lesie, tak mi się coś wydaje. Nie jestem w 100% pewny, ale chyba tak. W ogóle nie wiem też, czy zauważyliście, ale od dwóch odcinków zmieniłem troszeczkę ustawienia graficzne, bo przyznam się szczerze, że Wiedźmin akurat zaczął coraz lepiej działać. Nie wiem w ogóle czemu, chyba po formacie. Więc mogę wam dać troszeczkę większe i lepsze rysowanie, jeżeli chodzi o odległość. Tak, samotnia Pinastri. Dobrze, dzień dobry. Coś cię dręczy. Co takiego? Zapytam wprost. Jesteś człowiekiem? Wybacz, ale nie dowierzam własnym zmysłom. No nie jestem Wiedźminem. Nie do końca. Jestem Wiedźminem. Znam paru takich, którzy z tego powodu odmawiają mi przynależności do ludzkiego gatunku. Wiedźmin? Ale nie, ty też mi nie pomożesz. Zobaczymy. Na czym polega problem? Dręczy mnie jakiś demon lub upiór. Nie daje mi spać. Wiem, że czegoś ode mnie chce, ale nie wiem czego. Pojawia się codziennie, a potem znika. Teraz stoi tam, za drzewami. Aha. Nic tam nie widzę. No właśnie. Nic dziwnego. Jego nie można zobaczyć. Ale ty go widzisz. Tylko kiedy wypiję odwar. Boli mnie po nim głowa i mam nudności. Ale wolę mieć tego upiora na oku. No dobrze, jak wygląda ten demon? Wypytajmy się troszkę ten więcej. Ten demon. Możesz go opisać? Wygląda jak ogromny koń. W mroku dudni kopytami. Przybiega i wpatruje się we mnie. A potem odbiega. A jesteś pewna, że to nie jest zwykły dziki koń? To jest istota nie z tego świata. Kiedy na mnie patrzy, czuję przenikliwe zimno. To jest to się ubierz może? Skoncentrowane zło. Wpatruje się we mnie pustymi ślepiami. Z przerażenia nie mogę się ruszyć. No dobrze, co to za odwar? Z czego jest ten odwar? Jestem ciekaw, co wywołało takie silne wizje. Pewnie jakiś grzyb, krzosek, podniwka, tanecznik. Siwujka zwyczajna. Ale byłeś blisko.
Widzę, że znasz się na rzecz. No a jak? Siwujka? O ile wiem, to wymarły gatunek. Prawie. Udało mi się wyhodować kilka sztuk z zasuszonych zarodników. Miałam nadzieję, że odwar z siwujki pozwoli mi zobaczyć ten koszmar. Miałam rację. Z tego co wiem, siwujka wywołuje silne efekty uboczne. Ale rzeczywiście może pozwalać dostrzec to, co ukryte. To dlatego ją zażywasz? Tak. Wolę go widzieć. Najgorsze jest wiedzieć, że on tam gdzieś jest, ale nie wiedzieć gdzie. No dobrze. Pomówmy o mojej zapłacie. No na pewno będę mógł... Chodzi ci o Oreny, albo... Nie mam ani tego, ani tego. Nic nie mam. Tylko ziemniaki w piwnicy. Kilka worków. Zrzekam się zapłaty, pomóżmy jej tak po prostu. W takim razie nie musisz mi płacić. Tobie ziemniaki przydadzą się bardziej. Dobra. Dobra, skoro jesteś pewna, że coś tam jest, to dobrze. Rozejrzę się. Okej. No dobrze. Wypełnij... Nie. O czym szepczą grzyby? Dobrze, użyj więźniki zufów, zbadaj trening, dowiedz się, co dręczy pustelniczkę. Dzień dobry. Martwe ćmy. Niektóre duchy je przyciągają, tak jak światło świecy. Może pustelniczka nie gada kompletnie od rzeczy. Przepraszam, że tak cię opierdzielę ze wszystkiego, ale z reguły tak robię. Plamy z krwi na poduszce. Ślad kropel prowadzi do okna. Dobrze, czyś wymienię jakąś nową misję dodatkową? Chyba nie, mam nadzieję. Zatrzaśnięte okiennice. Muszę sprawdzić z drugiej strony, czy ślad prowadzi dalej. Tu jeszcze mamy jakieś dziwne... Siwujka zwyczajna. A, jest. Silny halucynogen. Rzadko mi się zdarza oglądać wymarły gatunek. No, widzisz, Geralt. No, zbada... Nie zbadasz? Dobra, to może podążmy za tymi śladami. Ślad krwi prowadzi od poduszki, ale tutaj się urywa, a medalion wibruje dalej. Trochę mi się nie podobają te dźwięki tam z Wiem tyłu. Wiem tylko, że coś wysysa w nocy krew pustelniczki. Muszę z nią porozmawiać. Może dowiem się czegoś więcej. Wiedźmin! Dręczy ci jakiś rodzaj pióra? Dlaczego wybrałaś życie flagelantki? Jezu, jakie nazwy. Dobrze, zapytajmy się, czy coś dręczy. Prawdopodobnie dręczy cię jakiś rodzaj upiora, tylko jeszcze nie wiem jaki. Nie zauważyłeś upływu sił witalnych? Śladów ugryzień na ciele? Tak, czuję się coraz słabiej, mówiłam ci. A ugryzienia? To normalne, pełno tu komarów, pluskiew. To nie pluskwy. Coś znacznie większego wysysa twoją krew, gdy śpisz. Ale ja już w ogóle nie śpię. On bez przerwy mnie obserwuje. Jego obecność jest nie do zniesienia. Niestety niewiele mogę ci pomóc. Nie zlikwiduję czegoś, czego nie widzę. Mogę przygotować dla ciebie odwar z siwujki. Zostały mi dwie ostatnie sztuki. Starczy na jedną porcję. Może wtedy go zobaczysz. No dobrze, może pierwszy o skutkach ubocznych? Nie, tak żeby mogą wywołać skutki uboczne, trudne do przewidzenia. To prawda. Nie wiadomo, jak siwujka może wpłynąć na zmutowany organizm. No dobrze. To ma szansę powodzenia. Odpowiednio przygotowany odwar faktycznie może zadziałać. No dobra. Dobra, spróbujmy tego. No nie ukrywam, że trochę się obawiam, co tu może wyjść, no ale mówiliście, że to jest jedna z takich też fajniejszych misji, więc zobaczymy. Dobra, odwaź siwujki zwyczajnej. Gdybym majaczył coś o jednorożcach lub czarodziejkach, nie zwracaj uwagi.
Okej. A może zobaczysz jednorożca i tak dalej, Geralt. Spokojnie. Dobra, rozumiem, że teraz łykniemy i... Co się wydarzy? Aha. No dobra. I co dalej? No dobra, już widzę, że ta dziwna taka poświata. To już znak, że widzimy chyba wszystko to, co ukryte. Nigdzie nie widzę żadnego upiora. Co za koniczyno. Przewyborny bukiet. Czy płotka gada? Kto to powiedział? O, ocknąłeś się. Martwiłam się, że letarg za długo trwa. Zastanawiałam się nawet, czy nie podać ci białego miodu. Ale niełatwo to zrobić pyskiem. Płotka. Jezus. Masz interesujący głos. Chociaż spodziewałbym się, że młoda będzie brzmiała bardziej dziewczęco. No, wybacz, ale z tego co wiem, nie jesteś ekspertem od emisji głosu. Racja. To pewnie efekt odwaru. Ciekawe działanie uboczne. Nie mógłbyś go częściej zażywać? Miałabym ci tyle do powiedzenia. No, na pewno. Niestety to niemożliwe. Picie tego częściej byłoby fatalne w skutkach. Boże. O właśnie, czemu zawsze przychodzisz, kiedy gwizdnę? Jak to jest, że zawsze przychodzisz, kiedy gwizdnę? Przecież jesteś moim człowiekiem, muszę cię mieć na oku. Być tam, zawsze tam, gdzie ty. No, no. Ciekawe, że na wezwanie potrafisz przepłynąć ocean, a zwykły płotek może cię powstrzymać. Wytłumaczysz mi to jakoś. No cóż. No. Ma jakieś ograniczenia. O, już mi się to podoba. Muszę zająć się zleceniem, zanim odwar przestanie działać. Właśnie. Potwór sam się nie pogona. Najpierw sprawdzę, z czym mamy do czynienia. Chodź za mną i postaraj się niczego nie zadeptać. Ja pierwszy... Nie, słuchajcie. To jest chyba jedna... To jest chyba jedna z lepszych misji. Geralt, musimy zbadać ten teren. Poszukam tutaj śladów. Naprawdę. Uważaj. Spójrz tylko na to. Nic tutaj nie widzę. To ślady kopyt. Nie zostawił ich zwykły koń. To są ślady bytu astralnego. Musimy iść za nimi. Tak? To prowadź. A z kotem mogę porozmawiać? Halo, poczekajcie. A weź daj mi spokój. Geralt, tutaj mamy wyraźną wskazówkę. Zdechłe ćmy często oznaczają... Ja nie wierzę po prostu. To wie każdy, ale wyczuwasz to? Taki sam zapach czułam na cmentarzu w zimie, kiedy polowaliśmy na gule. To zapach śmierci. Nie czuję nic niezwykłego. Czy ty mnie przypadkiem nie robisz w konia? No wiesz co? A, nie wierzę. Kurna, doktor Dolittle. Wiedźmin Edition, tak bardzo. Chyba wiem, z czym mamy do czynienia. No to gadaj. Dobra. Dobra, Geralt. Podsumujmy, czego się dowiedzieliśmy. Wiemy bardzo niewiele. Wiemy tylko, że prawdopodobnie chodzi o jakiś rodzaj upiora. To na pewno. Prawdopodobnie mamy do czynienia z jakimś upiorem lub zjawą, która nachodzi pustelniczkę i karmi się jej krwią. Jeśli nawet uda nam się tego upiora znaleźć, to nie mam pomysłu, jak z nim walczyć. Za pozwoleniem. To z całą pewnością jest niematerialna zmora, która przybrała kształt konia. Zmora?
to faktycznie miałoby sens. Zmory są całkowicie niewidzialne, także dla Wiedźminów. Skąd możesz to wiedzieć? Bo ją widzę. Tam stoi. Aha. Jednak. Ucieka! Wskakuj na siodło, Wiedźminie! Gonimy ją! Tylko płotka, błagam się, włącz GPS i prowadź normalnie, co? Błagam, nie każ mi z sobą sterować. Nie. Widzę zmorę. Ruszamy, Geralt, za nią. No dobrze, płotka, tylko. No i co ty robisz? Muszę oszczędnie gospodarować energią. Nie wiadomo, jak długo będziemy biegli. Aha, czyli dlatego się tak zatrzymujesz co chwilę. O Boże, już mi się toczy zagadka płotki. Ale musimy porozmawiać na temat tego, jak mną kierujesz. To ty mną kierujesz. Wolałabym, żebyś był bardziej zdecydowany co do kierunku, w jakim chcesz, żebym biegła. Czasami trudno mi cię zrozumieć. No i nawet nie wiesz, jak mnie ciężko trudno. Żebyś bardziej płynnie. O, dokładnie. No i czego się zatrzymujesz? Gadaj mi tu natychmiast, póki mogę. A ten znasz? Co powiedział ślepy koń przed wkroczeniem na tor wyścigowy? Nie widzę przeszkód. Tak, bardzo to było suche. Nie traćmy jej zmory z oczu. Ty też ją teraz widzisz? Tak, widzę. Biegnij. Teraz mi się energia skończy. A co ja robię twoim zdaniem? Nie no, przyznam wam się szczerze i bez bicia, że zadanie mi się bardzo podoba i cieszę się, że je zrobiłem, po prostu jest genialne. Tak na dobrą sprawę, wszystkie rzeczy, na temat których było, wiecie, takie tak szczerze odnośnie płotki się wszystko... Chciałbym zapytać, dlaczego czasem mnie zrzucasz? Dokładnie. Nie przypominam sobie. Nie. Wcale. Ile razy spadłem? Ach, co za zbugowany kuń. Rozpłynął się w powietrzu. Cmentarz. Oho. Aha, jest zjawa. Poczekajcie, nie wiem za bardzo, jak z tym dziadostwem walczyć, ale wydaje mi się chyba, że na zjawę był dobry... Miau. Chociaż zaraz, poczekajcie, bo to są zjawy, Irden raczej. Tak, to jest powolnie, chwilowo. Kurde, puszczyka też muszę się napić. Ale mnie tłuką. O, jedna chyba zdedła. Druga też. Okej. Coś nowego się tu gdzieś pojawi. Mamy chwilę, ogarnijmy Quen. I kolejny Irden. Dobra, uniki Geralt. Załóż tu jeszcze jednego Irdena. Dobra, to już powinno pójść młynkiem. Kokiciuś, nie uciekaj, co? Żegnam. Dobra, pokonane. Co teraz? Zbadaj nagrobek, okej. Ten nagrobek okrywa magiczna poświata. Musimy go sprawdzić. To sprawdźmy. Arcello Clerici, rycerz. Umarł w zeszłym roku, był mniej więcej w wieku naszej pustelniczki. Wygląda na to, że jego duch pod postacią konia dręczy Pinastri. Po co mi to mówisz? Przecież umiem czytać i wyciągać wnioski. Mówienie na głos pomaga mi w koncentracji. Tak bardzo, płotka. Oho, chyba rycerz wychodzi. Geralt, to ta zmora, na nią! Pozwólcie mi wytłumaczyć! Mów, byle prędko. Dlaczego dręczysz pustelniczkę? Ja? Przecież to ona dręczy mnie! Nie chce mi wybaczyć. Przez nią nie mogę zaznać spokoju. Codziennie przychodzę błagać ją o łaskę. Błagać o łaskę? Pijesz jej krew i straszysz ją. Jakaś potworna siła mną kieruje.
Nie umiem tego wytłumaczyć. Ale wiem, że dopóki Pinastri mi nie wybaczy, nie zaznam spokoju. Dobra, co cię łączy z pustelniczką? Dlaczego pojawiasz się pod postacią konia? Myślę, że pierw wypytajmy się troszkę więcej. Z pustelniczką. Co was łączy? Znałem ją od zawsze. Od dziecka. Kochałem ją. Ale ona zawsze była smutna. Nic jej nie cieszyło. Świat ją przerażał. Myślałem, że doskwiera jej bieda. Dlatego starałem się za wszelką cenę wyrwać nas ze wsi. Zostałem giermkiem i wziąłem ją ze sobą na zamek. Ale Pinastri szybko się zorientowała, że arystokraci nie są wcale szlachetniejsi niż wieśniacy. Kiedy zawiodła się także i na mnie, uciekła z zamku i dołączyła do ruchu flagelantów. Ja też wyprowadziłem się z dworu, żeby być blisko niej. Ale nie chciała mnie znać. W końcu i biczownicy okazali się dla niej zbyt małoduszni. Wtedy została pustelniczką. Widzę to teraz tak jasno. Za życia nie mogłem jej zrozumieć. Z głębi grobu żywi wyglądają jak jasne, wyraźne rozbłyski. Widać naraz ich wszystkie myśli. Teraz rozumiem, dlaczego musiała mnie porzucić. Myślę, że to jej zapiekły gniew zrobił z ciebie zmorę. No dobrze, dlaczego pojawiasz się pod postacią konia? Jeszcze o to wypytajmy. Dlaczego przybierasz postać konia? Kapi na płotkę? Nie. Postać konia? O czym ty mówisz? Odkąd umarłem, codziennie jakaś nieznana siła wyrywa mnie z grobu i muszę biec przed siebie. Potem wracam tutaj i czuję w ustach smak krwi. Nie wiem. Nie rozumiem, co się ze mną dzieje. Ale wiem. Już ziewa Geralt, nie. O Boże, to jest najgorsze, że ja jestem taki podatny. Czekaj. Ona mnie widzi jako konia? Najwyraźniej. Ja też cię tak widziałem. Dobrze, co zrobiłeś, że musisz błagać o wybaczenie? Musiałeś jej wyrządzić wielką krzywdę, skoro woli się skazywać na udrękę niż wybaczyć. Co takiego zrobiłeś? Nic jej nie zrobiłem. Przysięgam. Nie jej. Ale zakatowałem mojego konia. Aha. Pinastri to widziała. To był piękny ogier. Mój łysek. Ale miał na rowy. Zrzucił mnie w trakcie turnieju. A tak bardzo chciałem wygrać. Pinastri tak się cieszyła, że dopuszczono mnie do udziału. Mnie, chłopskiego syna. Chciałem wygrać dla niej. Ale przez konia przegrałem. Wpadłem w szał. Pobiłem go tak, że padł. No to nie fajnie. Bardzo tego żałuję. Odpuść mi w imieniu łyska. Błagam. Wybacz mi. Co powie płotka? To nie mnie powinieneś prosić o wybaczenie, nie zasługujesz na litość. No myślę, że to... To nie ja powinienem ci wybaczać. Ale twój koń może mnie uratować. Błagam, co jeszcze mogę zrobić? Pomóżcie mi. Pani... Daruj mi winę. Wybacz mu, jeśli potrafisz, on nie zasługuje na litość. No zróbmy tak. Twoje wybaczenie faktycznie może uwolnić jego ducha. Ale zrób to tylko wtedy, kiedy naprawdę uznasz, że zasługuje na łaskę.
Ten czyn był potworny. Nic go nie usprawiedliwi. Twój koń był na pewno wierny i starał się jak mógł, bo my, konie, takie jesteśmy. Masz rację. Wiem. Zasługuję na to, co mnie spotkało. Ale nie jesteśmy mściwe. Nie chowamy urazy. Nie pamiętamy złego. Wybaczam ci w imieniu biednego łyska. Dziękuję. Czuję. To niebywałe. Czuję się teraz tak lekko. No dobra. Wydaje mi się chyba, że... No dobra. Chyba możemy już wracać. Ten duch nie będzie już dręczył Pinastri. Masz coś do dodania, Geralt? Nie mam. Wracajmy do pustelniczki. Powiem wam, że misja naprawdę fajna. Nie mam pytań w ogóle. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale właściwie wszystkie kwestie poruszone przez Płotkę czy Geralta chodziły o to, że są właśnie te bugi, które że czasem zrzuca, czasem się zatrzymuje i tak dalej, i tak dalej. Fajnie, fajnie zrobione. Od razu poczułam zmianę. Jakby ktoś mnie wypuścił z dusznej, ciasnej piwnicy. Nie sądziłam, że ktokolwiek zdoła mi pomóc. Dzięki, Wiedźminie. Podziękowania należą się właściwie mojemu koniowi. To zasługa Płotki. Ona rozwiązała twój problem. Dziękuję i tobie, szlachetne stworzenie. No dobra, łatwo nam poszło we dwójkę. To co teraz? Ruszamy dalej na szlak? Jedziemy do najbliższej tablicy informacyjnej? Szukamy następnego zlecenia? Nie wierzę. Jasne, ale czuję, że odwar przestaje działać. Już niedługo nie będę cię rozumiał. O, fatalnie. Miałbym ci jeszcze tyle do powiedzenia i... Oho. Przestał działać. Konie to bystre zwierzęta. No, se pogadaliśmy z Płotką. Nie, ale słuchajcie, powiem wam, że misja po prostu miażdży i to tak bardzo miażdży. Uaktualniono wpisu postaci Płotka. O, nie wierzę. Ale naprawdę misja bardzo fajna, bardzo mi się spodobała. Dobrze, moi drodzy, my mamy jeszcze tutaj troszeczkę misji, tych pobocznych do zrobienia oczywiście, jakieś awantury o wino i tak dalej, więc to sobie będziemy kontynuować w następnym odcinku. I wiem, że zapewne czekacie bardzo na fabułę, ale sami mi pisaliście, żeby dobrze by było przygotować się do fabuły, porobić sobie pierwsze wszystkie misje poboczne. Na razie fabułę mamy, powiedzmy tak, no jakby to powiedzieć, mamy oddzielony wątek, więc nie chcę wchodzić w kolejny, bo może się okazać, że będzie tak, że przez 2-3 odcinki będziemy najprawdopodobniej robić fabułę, bo pewnie będzie dłuższa i w ogóle. Dlatego też tutaj tak w ten sposób to troszeczkę rozdzielę. A my co? My słyszymy się w kolejnym odcinku już jutro, także ja wam na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa.